Hejka kochani, zapraszam was dzisiaj na nowy odcinek ze slajmami. Dzisiaj mam wielką fabrykę slajmów Soul Slime DIY. Zobaczcie, wszystkie kolory, shaker, brokaty, posypki, więc naprawdę bardzo dużo tego wszystkiego jest. Jeżeli lubicie slajmy, jeżeli chcecie więcej odcinków ze slajmami, poproszę o kciuka w górę. A dzisiaj zajmiemy się robieniem tych ciekawych slajmów. Witam was kochani moi z bliska, tutaj mam zestaw, a z tyłu jak widzicie są różne slajmy, które czekają do nagrania kolejnych odcinków. Jeżeli chodzi o ten zestaw, słuchajcie, zamówiłam go z Niemiec, z zagranicy, specjalnie na ten odcinek, więc kto się cieszy, poprosiłabym o łapeczkę w górę, bo trochę mnie to, słuchajcie, trudu kosztowało, żeby coś takiego znaleźć. I słuchajcie, mamy tutaj właśnie taką fabrykę glutów, mamy taki fajny shaker, brokaty i tak dalej. Także słuchajcie, przechodzimy do otwierania po prostu, biorę moje nożyczki i zobaczymy, co w środku znajduje się w zestawie. Z tego co mi się wydaje, chyba właśnie wszystkie kolory glutów, jakie mogą być metaliczne, mogą być pastelowe, neonowe, naprawdę bardzo dużo tego. A tu moja korona, właśnie taka brokatowa. Na początku odcinka ją miałam na sobie, napiszcie mi w komentarzu, czy wam się podoba. I oczywiście różowe nożyce. Wyciągamy wszystko po kolei, zobaczcie, już tutaj widzimy jakieś części tego zestawu. I tutaj mamy podstawkę i na tej podstawce umieścimy sobie nasze kubeczki. Jeżeli chodzi o te kubeczki ze slajmami, to ja jeden taki robiłam na moim kanale, nawet gdzieś tam z tyłu stoi, więc możecie zobaczyć. Link zostawię wam w opisie i wtedy były one w Biedronce dostępne. A te kupiłam właśnie przez internet za granicą, zobaczcie. Tutaj mamy tą podstawkę, a tutaj znajduje się woreczek z brokatami, figurkami i slajmami, także otworzymy sobie go i zobaczymy, co my tutaj w środku mamy. Muszę, a dobra, bez nożyczek, muszę uważać, żeby, słuchajcie, tego wszystkiego nie wysypać. Dobra, mogę sobie tutaj to umieścić i zobaczymy na początku, jakie mam figurki, bo właśnie do każdego glutka można włożyć sobie jakąś malutką figurkę i ukryć go właśnie w środku albo ją. Oto figurki, jakie mi się trafiły. Tutaj mamy pięknego jednorożca, naprawdę super. Dalej jest kotek, który idealnie pasuje do mojego lakieru na paznokciach. Mamy również gwiazdkę i syrenkę. Taką syrenkę mam tylko w kolorze miętowym chyba właśnie. I do tego pojemniczka odłożę sobie moje figurki. Bardzo fajne, takie mięciutkie. A kolejne dodatki do slajmów to są brokaty. Na przykład jest srebrny, złoty. A oprócz brokatów możemy znaleźć również takie fajne posypki. Tutaj jest taka różowo-biała. Dalej są gwiazdki. Tutaj kolejne brokaty, róż i złoto. I zobaczcie, te posypki serduszka naprawdę są słodziutkie. I następne jeszcze więcej brokatów, więc coś czuję, że dzisiejszy odcinek będzie mega brokatowy. A przed nami król tego odcinka, czyli glutki i slajmy. Mamy tutaj, słuchajcie, takie niebieskie, neonowe, jak widzicie. Tutaj będą chyba jakieś metaliczne, tak mi się wydaje, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo kolorów. Możemy super rzeczy zrobić. W tym kartoniku po lewej stronie jeszcze coś się znajduje i wydaje mi się, że są to kubeczki do slajmów. Dokładnie tak, możemy tutaj umieścić nasze glutki. Ja akurat mam żółty, także cieszę się, że mamy tutaj w innych kolorach. Już to odczepiam. I słuchajcie, mamy trzy kubeczki w różnych kolorach. Fioletowy, różowy i zielony. I oczywiście do wszystkiego są pokrywki, więc super. Słuchajcie, tutaj już jest puste i dalej mamy jakąś karteczkę. I to jest instrukcja, ale mamy też jakieś naklejki tutaj w środku, więc zaraz sobie je wyciągniemy. Zobaczcie, te naklejeczki możemy przyczepić właśnie na nasze pudełka. Możemy zrobić właśnie tutaj te slime DIY, ale również możemy napisać, kto zrobił i jaki to jest glucik. A na górę możemy przyczepić albo gdzieś z boku, gdzie chcemy właśnie o tym, że jest to nasz oryginalny gluciuk. Gluciuk, gluciuk, wymyśliłam nowe słowo. Kto dotrwał do tego momentu filmu, niech pisze gluciuk w komentarzu. Tylko nie mówcie, o co chodzi, to jest dla wtajemniczonych. Słuchajcie, dalej mamy chyba ten słynny shaker. Jak widzicie, tutaj jest taka pokrywka, a z tyłu jest przezroczyste pudełeczko, pojemniczek, który postaramy się wyjąć. Pudełeczko oczywiście stawiamy na środek. Dalej tutaj, słuchajcie, są akcesoria do tego wszystkiego. Jak widzicie, są też jakieś pojemniki na brokat. Ja sobie to rozetnę i zaraz wszystko powyjmujemy. Tutaj chyba jest takie mieszadełko, więc zaraz sobie to złożymy. Jest też taka szpatułka i słuchajcie, przykrywka. Tutaj mamy taki lejek. Dalej, słuchajcie, jest taka pokrywka, którą możemy na przykład tutaj przykryć jakieś nasze drobiazgi. I tutaj są, słuchajcie, takie pojemniczki na brokaty, które możemy sobie tutaj włożyć. Fajnie wtedy będzie się to nasypywało, myślę, że na pewno lepiej i wygodniej. A ja tymczasem, słuchajcie, złożę nasz
shaker, także tutaj wszystkie części są wyjęte, chyba bez instrukcji sobie po prostu to zrobimy. Cyk! Wydaje mi się, że to trzeba po prostu przyczepić do pokrywki, a na górę po prostu rączka i gotowe. I zobaczcie, jak to będzie się fajnie mieszało, jak będziemy to tak przekręcać. Super, co? Tutaj z tej strony mogę sobie wszystkie moje glutki umieścić w tych wolnych miejscach. Tutaj włożyłam moje figurki i takie sobie, słuchajcie, tutaj przykryję. Teraz czas, myślę, na otwieranie brokacików, więc otworzymy sobie brokat w kolorze różowym i przesypiemy tutaj do tego słodkiego, małego, uroczego pojemniczka. Zobaczcie w ogóle, jak mi pazurki tutaj pasują kolorem do tego wszystkiego. Fajnie, co? Moje nożyczki się przydadzą. No i tutaj wszystko wsypujemy. Wysypałam! No to będzie dzisiaj brokacikowy odcinek. Wszędzie będzie dużo brokatu. Teraz wsypujemy brokat numer 2. A, lejek, zapomniałam. To byłaby wysypka na całego. No i gotowe, jeszcze złotko tylko przesypię. Mamy to. Ok, kochani, stanowisko gotowe. Wyciągam tutaj mieszadełko i zaczynamy robienie slima. Ja myślę, że na początku chciałabym zrobić któryś z tych kolorów. Może właśnie ten taki fioletowy, czy to jest metaliczny, czy to jest pastelowy, zaraz się dowiemy. Tutaj, słuchajcie, zrobię troszeczkę miejsca, otwieramy, wszyściutko wsypujemy do środka, mamy to. Dorzucę tam do środka przepiękne różowe serduszka, które bardzo mi się podobają i wydaje mi się, że w tym slajmie, w tym gluciku będą wyglądały superaśnie. Wrzucimy tutaj wszystkie, a jak, niech będzie, jak szaleć to szaleć. Teraz dodajemy wody, zobaczcie jaką fajną mam żaróweczkę, taką buteleczkę, do tej kreseczki, która tu jest na dole. Ok, teraz czas na mieszadełko, shaker i słuchajcie, trzeba to wszystko dobrze rozmieszać, żeby nie powstało żadnych grudek. Ja już właśnie taki odcinek zrobienia takiego glutka slajma robiłam na moim kanale, tylko był właśnie taki pojedynczy zestaw z Biedronki i tam, słuchajcie, trzeba później to zostawić na 5 minut, więc tak też zrobimy, a jak widzicie, póki co mieszamy. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. I w drugą stronę. No i tego gotowego, zrobionego glutka naprawdę w przepięknym kolorze zostawiam na 5 minut i niech on sobie tutaj wyschnie. A ja tymczasem zrobię coś kolejnego. Wezmę sobie, słuchajcie, tutaj różowe może pudełeczko. Od razu może nakleimy sobie naklejki, fajnie będzie to wyglądało. Także tutaj biorę je ze sobą i weźmy sobie te So Slime DIY, czyli oczywiście nasz własnoręcznie robiony glutek. Przyczepmy sobie go tutaj. Na samym środeczku, cyk. Z drugiej strony oczywiście możemy przyczepić tą naklejkę, kto go zrobił, także też to zrobimy. O, tutaj też bardzo fajnie wygląda, zobaczcie, z takimi plamkami, bardzo ładne te naklejki. Odczepiło się. Wow, fajnie to wygląda, ja myślałam, że to taka prostokątna będzie naklejka, tutaj te glutki właśnie nam wystają, no to mamy. I jeszcze może na przykrywkę sobie tam na górę przyczepimy. Cyk, jak widzicie, całe ręce mam dalej w brokacie. I teraz, słuchajcie, kolor, który tu wybiorę, będzie to prześliczny taki pudrowo-brzoskwiniowy kolorek. Odczepiamy. I do tego chciałabym dodać może ten srebrny brokacik. Chcę cały wysypać, więc nie będę tutaj brała z tych moich mieszadełek, bo tamte przygotowałam może do miksowania, żeby po trochu dosypywać każdego koloru. I tutaj od razu wszystko już wrzucimy. No coś czuję, że będzie to super wyglądało. Jeszcze została nam woda do dolania. Żeby to wszystko fajnie się rozmieszało, wezmę sobie jeszcze, słuchajcie, tutaj troszeczkę szpatułką, ale fajna brokatowa woda. I za chwilę będziemy szejkować, czyli zamkniemy właśnie ten słoiczek i będziemy patrzeć, co tam dalej się z tym dzieje. Gotowe. Zamykamy szczelnie. I teraz czas na shake, shake. Wszystko ładnie wstrząśnięte, teraz otwieram i zobaczymy, jak to ładnie wygląda. Wow, i czekamy 5 minut. Czas na glutka numer 3 i zrobimy, słuchajcie, taki niebieski, przepiękny kolorek. Tutaj postawiłam kolejnego naszego slajma, żeby sobie oczekiwał. Odcinamy. Wszystko ładnie wsypujemy. Ale super kolor, widzicie? I do tego chciałabym dodać te przepiękne srebrne gwiazdki. Cyk, cyk, cyk. Wydaje mi się, że będzie to super wyglądało razem. Zobaczcie. Piękne połączenie. Dolewamy wodę. Szpatułeczką ładnie wymieszamy. Naklejeczkę przyklejamy. I szejkujemy. Kolejne 5 minut czekania.
Ej, ten slime wygląda jak był gotowy, naprawdę. No ale dobra, dajmy mu tutaj czas. No i myślę, że zanim zrobimy kolejnego gluta, możemy sprawdzić ten właśnie z naszego mieszadełka, czy on już jest gotowy, sprawdźmy to. Słuchajcie, widzę tutaj niezłą grudkę niestety, więc dobrze się to nie wymieszało. Widzicie to? Strasznie to wygląda. Przecież tu zostało jeszcze dość dużo tego całego proszku, więc chyba nam się trochę on nie udał. Niestety nie, bo nie był dobrze wymieszany, więc ten cały shaker nie działa tak dobrze. Ale sprawdźmy tego drugiego, który już wymieszałam szpatułką, czy będzie dobry. Ale naprawdę byłby super kolor, no szkoda. Czas na slajma numer 2. Zobaczcie, on już jest tutaj, jak go dotykamy, widać, że on się nam udał. Także spróbujmy go wyciągnąć. Jest, cały za jednym razem. Ale piękny kolor, także cieszę się. Więc widzicie, ten taki bajerancki shaker, ten taki przyrząd do mieszania, no niestety się nam nie sprawdził. Tutaj sobie go, słuchajcie, jeszcze troszeczkę wyrobię, połączę, ale zobaczcie, naprawdę fajnie się rozciąga. Dobra, no to robimy test pierwszego gluta. Zobaczmy, jak on się rozciąga. Wow, coś pięknego, zobaczcie, świetny jest. I tak naprawdę nie ma żadnych grudek, przez to, że właśnie wymieszałam szpatułką, ale piękny, jaki długi. Zobaczcie sobie z bliska jego kolor. Fajnie ten brokacik tutaj wygląda, co? Mega się rozciąga. Wow, uwielbiam te slajmy, naprawdę to jest coś fajnego. Super zabawa. Czas na drugiego niebieskiego slajma. Zobaczmy, czy nam się udał. Tutaj trzeba go, słuchajcie, wyciągnąć ze słoiczka. Jej! Jak widzicie, glucik jest ładnie uformowany i spróbujmy go tutaj rozciągnąć. Zobaczmy, jak będzie wyglądał. Ale pięknie te gwiazdki wyglądają, jak na niebie. Ślicznie! Wow! Mega mi się podoba. No i do naszych slajmów dostaliśmy, słuchajcie, figurki przecież do ukrywania i uważam, że ta gwiazdeczka będzie świetnie tutaj pasowała. Zobaczcie. Schowamy ją troszeczkę. Przyglądajcie się teraz. I jest nasza gwiazdeczka. Super pasuje, mega efekt. Tylko trzeba pamiętać, żeby dobrze to rozmieszać, bo tak jak widzieliście, ten pierwszy nam niestety nie wyszedł, no ale cóż. Przyklejam naklejkę na opakowanie do kolejnego glutka i zrobimy takiego śmiesznego na maksa. Nie mieliśmy jeszcze zielonego, a ten zielony kolor jest naprawdę taki fajny, neonowy, więc wsypujemy sobie tutaj go do fioletowego opakowania. Jak widzicie, moje całe ręce są w brokacie i to naprawdę w różnych kolorach tego brokatu, więc pomyślałam, że po prostu weźmiemy sobie różne kolory tutaj nasypiemy do środka. Po to tu przesypywałam, żeby móc fajnie tutaj trochę, po trochu połączyć te kolory. Zaczynamy od różowego i wsypujemy. Zobaczcie, jest już pierwszy kolorek. Teraz złotko i siup. Super to wygląda, co? I na koniec srebro. Raz, dwa i trzy. Słuchajcie, wymieszam to wszystko patyczkiem, żeby zobaczyć, jak będzie fajnie wyglądał połączony ten brokat. Jak widzicie, w tym zielonym kolorze on się trochę ukrył, ale myślę, że jak dodamy wody i jak to wszystko ładnie połączymy, to będzie to super wyglądało. Dodajemy wody. Dobra, skoro wzięłam już ten patyczek, a właściwie jest to pałeczka, słuchajcie, do sushi, to wymieszam tą pałeczką. Trzeba wszystko dobrze zrobić, żeby, słuchajcie, ładnie się to połączyło. Z góry widzicie naprawdę niezłe połączenie tych kolorów. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, jak to wszystko już wyschnie. Zamykamy. Trzeba mocno to zrobić. O, jest. I czas na szejkowanie. Otworzyłam glutka, odstawiam i czekamy 5 minut. Zobaczcie, już tutaj fajnie się uformował. Niestety widzę takie maleńkie grudki, ale mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało. Dobra, w oczekiwaniu na gluta trochę uprzątnęłam tutaj stanowisko, więc możemy wyciągnąć od razu całość na stolik, a w sumie mogłam to od razu robić, bo przecież i tak mam wszystkie kolory brokatów pomieszane, zobaczcie. To jest taki szrekowy slime, tak mi się wydaje. Kolor naprawdę super i widać tutaj w nim wszystkie kolory naszego brokatu. Tak jak sobie go rozciągam, to powiem Wam, że jeszcze trochę się lepi, więc moim zdaniem lepiej poczekać więcej niż 5 minut i wtedy ten glutek jest na pewno lepszy. Ale co nie zmienia faktu, że ten zielony wyszedł nam naprawdę super. A teraz na poprzednich slajmach pokażę Wam coś, co odkryłam w poprzednim odcinku. Te glutki pierdzą, zobaczcie to. A posłuchajcie właściwie, wyjmijmy go, rozciągniemy trochę i zobaczcie, jak teraz to będzie wszystko słychać. I zobaczmy teraz na niebieskim.
śmieszkowo, co? No to mamy teraz trzy kolory. Można zrobić, słuchajcie, tęczowego gluta. Spróbujmy to jakoś może. Wow, nie uciekaj! Spróbujmy może jakoś to połączyć. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Albo zróbmy takie na początku ruloniki. Rozwałkujmy sobie te gluciki tu na stole. Ten różowy najfajniej wyszedł, moim zdaniem, wiecie, jest naprawdę taki najlepszej konsystencji, różowy, ten brzoskwiniowy, można by powiedzieć. Zobaczcie na to, leżą tutaj teraz ładnie koło siebie, spróbuję jakoś połączyć, tak trzymać dobrze, żeby się razem złączyły. I teraz będzie można to świetnie rozciągać! Jaki ekstra glut slime! Mega! Zobaczcie na to, wygląda to świetnie. A jak to teraz połączyć, żeby znowu było w tym samym kolorze? Chyba trzeba tak po prostu to zwinąć. Ej, może to wyjdzie, mam nadzieję. A więc musimy to teraz koniecznie sprawdzić. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają te trzy kolory. I na raz, dwa, trzy będę to ładnie rozciągać. Raz, dwa i trzy! Wow! Mega! Mega glut! I wracamy z powrotem. Spójrzcie na to, co powiecie, czy to nie jest najlepszy glutek na świecie? Trochę nam już się te kolory pomieszały, niestety, ale przynajmniej fajnie to wyglądało. A zróbmy teraz wymieszanie tych wszystkich. Zrobimy takiego, słuchajcie, kameleona. Mieszu, mieszu, mieszu. Fajnie to wygląda. Mam teraz mega wielkiego slajma. Fajnie, że te gwiazdki tutaj są dodane. Naprawdę dają super urok. Dobra, kochani, więc jeżeli podobał Wam się ten zestaw Soul Slime DIY Fabryka Glutów, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcielibyście więcej odcinków ze slajmami, z glutkami, no to tutaj już one czekają, więc jeżeli będą te łapki w górę zostawione więcej niż zwykle, to po prostu będę wiedziała, żeby częściej te glutki nagrywać. I na dole czerwony przycisk subskrybuj, nie zapomnijcie o tym, ja niedługo mam urodzinki, będzie mi bardzo miło, jeżeli to klikniecie, a to jest za darmo. A jakie macie korzyści z tego, jeżeli klikniecie subskrypcję, na dole czerwony przycisk i dzwoneczek, będziecie jako pierwsi wiedzieli o nowych filmach. A ja pierwszym zawsze przypinam serduszko w komentarzu i zapraszam Was na moją grupę na Facebooku Flamingi Gran Pauli, gdzie zawsze najnowsze informacje przedpremierowe, wygłosujecie jakie filmiki i tak dalej, więc na pewno dużo się tam będzie działo. Łapkę w górę, buziaczki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! I jeszcze raz.